nie, czyli tak. Pułapki spisu powszechnego, nie, czyli tak. Pułapki spisu powszechnego, ich rozwiązania. Jeśli nie chcemy lub nie możemy spisać współlokatorów, możemy podać, że nikt z nami nie mieszka. Osoby, które zawarły jednopłciowe małżeństwo za granicą, mogą jako stan cywilny podać, żonaty zamężna. GUS uzna te informacje za zgodne z prawdą. W trakcie półtora miesiąca zbierania danych o obywatelach pojawiło się mnóstwo wątpliwości związanych z Narodowym Spisem Powszechnym. O problemach alarmują m.in. posłowie i rzecznik praw obywatelskich. GUS wyjaśnia, jak poprawnie wypełnić ankietę. Niektóre odpowiedzi mogą jednak dziwić. Razem czy osobno? Jedno z zastrzeżeń dotyczy możliwości spisania się przez internet bez konieczności wizyty rachmistrza. Aby to zrobić, należy podać dokładne dane, w tym PESEL, pozostałych osób, które mieszkają pod danym adresem. Zdaniem RPO z perspektywy ochrony prawa do prywatności nie wydaje się zasadne, aby dzielić się swoimi danymi osobowymi ze wszystkimi współlokatorami, niezależnie od łączących relacji lub ich braku. Prywatność informacyjna jest bowiem chroniona w ramach artykułu 47 oraz artykułu 51 Konstytucji. Obywatele sygnalizują, że nie zawsze znają tak dokładne dane, jak numer PESEL osób, z którymi mieszkają. Bez wprowadzenia wszystkich informacji nie jest możliwe przeprowadzenie spisu samodzielnie. A do podawania prawdziwych danych obliguje obywateli ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności, wskazuje Adam Bodnar w piśmie do prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Z odpowiedzi prezesa GUS Dominika Rozkruta wynika, że osoba dorosła, która jako pierwsza zaloguje się do aplikacji spisowej, podaje informacje o lokalu i wszystkich osobach w nim zamieszkałych, ustala jego skład osobowy oraz określa relacje rodzinne pomiędzy współlokatorami. Przyjęte rozwiązanie umożliwia zatem spisanie się wszystkim wspólnie zamieszkującym osobom, po zalogowaniu się do aplikacji spisowej tylko jednego pełnoletniego mieszkańca. Z dotychczasowego przebiegu NSP wynika, że rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw potrzebom większości badanych, którzy uważają je za dużo bardziej wygodne niż konieczność logowania się każdego członka rodziny z osobna, choć i takie rozwiązanie, co należy wyraźnie podkreślić, jest również możliwe, tłumaczy Dominik Rozkrut. Przyznaje, że podczas spisu mogą wystąpić różne sytuacje życiowe, na przykład. Mieszkać wspólnie mogą osoby niespokrewnione wynajmujące mieszkanie. Stąd przewidziano możliwość samospisania wyłącznie siebie, bez podawania informacji o współmieszkańcach, członkach tego samego gospodarstwa domowego, jeśli nie wyraziły one zgody na wspólne spisanie się, lub o których osoba spisująca nie ma wiedzy. W takim przypadku w aplikacji spisowej, odpowiadając na pytanie, czy w dniu 31 marca 2021 rok, o godzina 24.00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby, można wybrać odpowiedź nie, nawet jeśli respondent z kimś wówczas mieszkał. Wtedy wszyscy, którzy nie zostaną wykazani, mimo wspólnego zamieszkiwania są zobowiązani do samodzielnego dokonania spisu. GUS zaznacza, że w takiej sytuacji ta informacja będzie uznana za zgodną z prawdą. Jeśli zaś respondent zaznaczy, tak, konieczne będzie dopisanie współmieszkańców i wypełnienie dla nich formularzy osobowych. Statystyka ważniejsza niż tożsamość na inny problem, który pojawił się w trakcie trwania NSP, zwróciła uwagę m.in. Iwona Kozłowska, posłanka PO. Okazuje się, że spis dyskryminuje niektóre grupy obywateli, zaznacza w piśmie skierowanym do GUS. Kłopoty z ankietą mają bowiem na przykład osoby transpłciowe, a także niebinarne. W formularzu trzeba wpisać swój numer PESEL oraz płeć. Jeśli nie zgadza się ona z tą zakodowaną w numerze PESEL, system informuje o popełnionym błędzie. Aby przejść do kolejnego pytania, błąd trzeba poprawić. Poza tym formularz daje wybór między płcią męską i żeńską, przez co osoby niebinarne nie mogą go wypełnić zgodnie ze swoją tożsamością, wskazuje Kozłowska. W podobnej sytuacji są pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą. Mają one problem z prawidłowym określeniem swojego stanu cywilnego. Nie wiedzą,
czy jeśli zaznaczą, że są żonaci bądź zamężni, będzie im grozić odpowiedzialność karna za podanie fałszywych danych z uwagi na to, że na gruncie prawa polskiego małżeństwem być nie mogą. GUS ustosunkowując się do tych zastrzeżeń, poinformował, że w NSP 2021 nie jest badany temat dotyczący tożsamości płciowej. Głównym celem spisu jest opracowanie wyników w zakresie liczby i struktury ludności według płci i wieku. Numer PESEL zawierający m.in. datę urodzenia i oznaczenie płci pozwala na jednoznaczną identyfikację. Założona w spisie powszechnym walidacja zarówno płci, jak i daty urodzenia ma na celu dodatkową kontrolę poprawności danych, tłumaczy Dominik Roskrót. GUS podkreśla, że dane o liczbie i strukturze ludności Polski są podstawowymi informacjami statystycznymi, do których odnosi się wiele innych wskaźników dotyczących życia społecznego i gospodarczego, np. dochody, produkcja, efekty gospodarki mieszkaniowej, infrastruktura, poziom edukacji i tak dalej. Stanowią one podstawę subwencjonowania każdej gminy, na przykład określenia sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu. Zatem pozyskanie w spisie ludności i mieszkań informacji o płci osoby jest kluczowe dla realizacji statutowych zadań GUS. W celu ujednolicenia przekazywanych danych przewiduje się dwie możliwe opcje, mężczyzna-kobieta i nie dopuszcza się danych nieustalonych, wskazuje Dominik Roskrót. Natomiast w przypadku osób pozostających w jednopłciowych związkach małżeńskich zawartych za granicą formularz spisowy nie blokuje możliwości określenia stanu cywilnego. Ponieważ jednak GUS jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w przypadku tego pytania dopuszczono cztery możliwe odpowiedzi, odpowiadające obowiązującym kategoriom stanu cywilnego zgodnie z ustawą z 28 listopada 2014 rok. Prawo o aktach stanu cywilnego DZ.U. z 2021 rok. Pozycja 709. Są to kawaler panna, żonaty zamężna, wdowiec wdowa, rozwiedziony rozwiedziona. Pomimo braku nazwy dla kategorii stanu cywilnego odpowiadającej sytuacji osób w związkach jednopłciowych, które zawarły małżeństwo za granicą, w formularzu spisowym mają one możliwość zaznaczenia odpowiedzi żonaty zamężna, która będzie uznana przez statystykę publiczną za zgodną z prawdą, wyjaśnia Roskrót. Kolejną grupą osób, która ma problem z formularzem spisowym, są osoby niewidzące i słabowidzące. Nie są w stanie go wypełnić, ponieważ program komputerowy nie może odczytać części pytań. Niestety, nie jest też możliwe wypełnienie formularza przy użyciu samej klawiatury, zauważa posłanka Kozłowska. GUS zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem problemów technicznych, które ułatwią spisywanie się niepełnosprawnym. Autorka Urszula Mirowska-Łoskot.